الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Drodzy muzułmanie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że młodzież jest nadzieją, wiarą i przyszłością każdego narodu. Społeczność, która zostawia swoją młodzież bez wskazania jej właściwej drogi, traci nadzieję, wiarę i nie ma przyszłości. Dlatego każda wspólnota, która pragnie istnieć i rozwija się, potrzebuje silnej fizycznie i moralnie młodzieży. Jeśli zaś chodzi o muzułmańską ummę, której powierzono bycie namiestnikami na ziemi, jest ona zobowiązana do wychowania takiej młodzieży, która będzie znała i szczerze szanowała wartości nie tylko swojego, ale także innych narodów. Od tego zależy ocalenie muzułmanów. Dziś widzimy, że młodzież znajduje się w wielkim stanie zagubienia i wewnętrznego rozdarcia. Swoim zewnętrznym wyglądem oraz ideałami rojącymi się w ich sercach i umysłach młodzi ludzie przypominają fragmenty jakiejś budowli. Z każdym dniem powiększają liczbę buntowników, wichrzycieli, pieniaczy i awanturników. Ogłupiająca muzyka, tanse, otępiające i pozbawiające myślenie rozrywki, chuliganstwo, narkomanie, alkoholizm, hazard, rozpusta i moda zniewalają tysiące dusz współczesnej młodzieży, zamieniając ich serce w popiół. Z przykrością należy odnotować, że upadek moralny nie ominął również naszego młodego pokolenia. Zauważamy, że serca naszych młodych ludzi złodołociały. Jesteśmy świadkami tego, że młodzi lekko i bezkrytycznie wychwytują jakieś obce ich wierze, pomysły, niosą je w swoich sercach i umysłach. I niczym wiosenne kwiaty zapylane podmuchami wiatru zbierają potem swoje owoce. Ponieważ tak karygodnie tracimy drogocenny czas, nie zapoznajemy swojej młodzieży z religią, wiarą w jedynego Allaha, nie zaszczepiamy jej miłości do proroka Muhammada, sallallahu alaihi wasallam, nie potrafimy ujawnić prawd i mądrości Koranu, nie umiemy wprowadzić jej do meczetów i wspólnoty. Nie jesteśmy w stanie nauczyć jej pobożności, moralności i wiedzy. Nie możemy pomóc wznieść ją duchowo i moralnie. Dusze i serca młodych wypełniają się zamiłowaniem do alkoholu, hazardu, narkotyków, rozpusty i mody. W swoich domach, w pracy, na ulicach, w szkołach i na uczelniach, wszędzie przed swoimi oczami widzimy naszą, pozbawioną wstydu i szacunku, wszelkiego wyobrażenia o prawdziwych i świętych wartościach młodzież, której nie możemy nazwać inaczej niż marionetkami własnego ja i szatana. Ci młodzi ludzie, których myśli i serca zepsute są tysiącami bezsensownych ideałów, to nasza młodzież. Co doprowadziło nasze młode pokolenie do takiego stanu? Kto ponosi winę za to, że wszyscy jesteśmy świadkami tak żałosnego widoku? Czy jest cokolwiek, co może przywrócić naszej młodzieży godność? Przecież
Концерти музики попової і рокової, новорочні і інші масові імпрези, адресовані до молоді, в жоден спосіб не є еліксиром прочівко моральним і духовним хворобам. Відповіді на те пільне питання і вище з тих ситуацій повинні шукати ті, хто ж тим проблемам є життєвіще заінтересовані. Drodzy bracia i siostry, Allah Najwyższy w Świętym Koranie ostrzega nas i nasze dzieci przed próżnymi, grzecznymi czynami doprowadzającymi człowieka do piekła. Upomina przed swoim gniewem i karą, głosząc: O wy, którzy wierzycie, strzeżcie siebie i swoje rodziny od ognia, którego paliwem są ludzie i kamienie. Każdy, kto weźmie sobie do serca ten Boży nakaz i pragnie uchronić siebie i swoje dzieci od ognia piekielnego, powinien poczuwać się do odpowiedzialności za wychowanie młodzieży, szczerze przywiązany do swojej religii, wiary, ojczyzny, świątyń. Młodzieży, której serce będą pełne miłości do rodziców i wszystkich ludzi. Młodzieży wychowanej w duchu islamu musimy pamiętać, że nie osiągniemy szczęścia w życiu ziemskim i życiu wiecznym bez wychowania moralnie i intelektualnie rozwiniętego, silnego duchem, zdrowego fizycznie młodego pokolenia. Właśnie dlatego czcigodny prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział: Bądźcie życzliwi w stosunku do swoich dzieci i dawajcie im dobre wychowanie. Drodzy wierzący, wiedzcie, że majątek i dzieci, które są ozdobą tego życia, to nic innego jak próba dla nas. W ajacie Allah Najwyższy ogłasza: Wasze majątki i dzieci są jedynie pokuszeniem, gdy u Boga jest nagroda ogromna. Dlatego, aby pomyślnie przejść próbę z naszymi dziećmi, nie pozostaje nam nic innego, jak dać im prawdziwe i przyzwoite muzułmańskie wychowanie. To oznacza, że do ocalenia naszych dzieci prowadzi jedna droga wytoczona przez proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam, ostatniego posłańca Allaha, po której musimy kroczyć sami i prowadzić za sobą naszą młodzież, ucząc ich wiary i wychowując w duchu islamu. A źródłem i przewodnictwem całej świętej wiedzy i duchowych przeżyć jest jedynie islam i Koran. Młodzież zostanie ocalona jedynie z pomocą islamu i Koranu. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nifaq kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala subhanahu wa ta'ala fil kalam wa idha kuri al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.